Witam serdecznie panią profesor Małgorzatę Zaleską, członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Witam serdecznie pana Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witam pana Łukasza Abgarowicza, senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana profesora Jacka Mizerkę, prorektora do spraw edukacji i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witam pana Mirosława Czyżewskiego, przedstawiciela Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Witam panią Małgorzatę Zdzieniecką-Grabasz, prezes zarządu Fundacji BGŻ. Witam pana Zbigniewa Augustynowicza, dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego. Witam pana Marcina Mędrykowskiego, dyrektora Regionu Centralnego Banku BGŻ. Witam naszego dzisiejszego prelegenta, pana profesora Andrzeja Blikle. Witam przedstawicieli gospodarza dzisiejszej uroczystości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pana dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, pana profesora Romana Sobieckiego. Witam panią profesor Marię Romanowską, przewodniczącą Komitetu Naukowego Olimpiady, pomysłodawczynię Olimpiady. Witam wszystkich reprezentantów komitetów okręgowych. Witam reprezentantów wszystkich organizacji wspierających zawody i przedstawicieli mediów. Witam serdecznie dyrektorów szkół, z których wywodzą się laureaci i najważniejszych gości w dniu dzisiejszym, czyli laureatów. Poproszę o wystąpienie pana doktora Piotra Wachowiaka, sekretarza Podkomitetu Naukowego Komitetu Głównego Olimpiady. Witam państwa serdecznie, witam drogich laureatów, szanownych gości. Bardzo mi przyjemnie jest, że już po raz ósmy w czerwcu spotykamy się w tej auli siódmej. Staje się to powoli tradycją, podczas której to uroczystości uhonorujemy najlepszych olimpijczyków. Ta olimpiada, proszę państwa, by nie mogła mieć miejsca bez naszych podmiotów, które wspierają tę olimpiadę zarówno od strony merytorycznej, jak i od strony organizacyjnej, a także, co jest bardzo ważne dla nas, od strony finansowej. Kłaniam się wszystkim naszym darczyńcom bardzo nisko. Na pierwszym miejscu pozwolę sobie wymienić Ministerstwo Edukacji Narodowej, które od 3 lat wspiera nasz projekt. I dotarły do mnie, proszę państwa, bardzo dobre wiadomości, że nadal ministerstwo to będzie nas wspierać. Także bardzo serdecznie dziękuję naszym sponsorom strategicznym. I tu duże ukłony dla pani prezes, czyli Narodowemu Banku Polskiemu, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która od początku jest z nami. Mogę śmiało powiedzieć, że bez państwa pomocy, zaangażowania, to przedsięwzięcie w ogóle na tak dużą skalę by nie mogło istnieć. Również szczególne podziękowanie kieruję do Banku BGŻ i do Fundacji BGŻ, tu na ręce pani prezes. To właśnie dzięki bankowi, dzięki fundacji, dziesiątka naszych najlepszych zawodników będzie miała na studiach ułatwiony start,
a to za sprawą oczywiście ufundowanych stypendiów. Bank i fundacja od lat te stypendia nam funduje. W tym momencie, jako wyraz naszej wdzięczności, chcielibyśmy wręczyć partnerom Olimpiady Pamiątkowe dyplomy. O wręczenie dyplomów poproszę panią profesor Marię Romanowską, przewodniczącą Komitetu Naukowego. Dzień dobry Państwu, szanowni laureaci, bo Wy tutaj jesteście najważniejsi, drodzy organizatorzy, gospodarze, pełnia tytułów, która była przed chwilą wymieniana. Chciałem wyrazić ogromną satysfakcję z tego, że mogę uczestniczyć w podsumowaniu tej olimpiady. Może na wstępie potwierdzę to, co mój przedmówca powiedział. W kolejnej edycji na lata 2014-2016 olimpiada ta uzyskała dofinansowanie z resortu edukacji narodowej, mimo że tych środków nie mamy za wiele. Ja się bardzo cieszę, że mogę być dzisiaj na tej bardzo ważnej uroczystości. Uroczystości, która z pewnością wpisuje się w inicjatywę promowania przedsiębiorczości. Zdaniem Narodowego Banku Polskiego takie inicjatywy są bardzo ważne, a szczególnie są ważne w czasach, kiedy następują bardzo szybkie zmiany, w czasach także globalnego kryzysu i w czasach, kiedy stopa bezrobocia jest dosyć wysoka. Każdy z nas, można powiedzieć, że rodzi się z pewnymi predyspozycjami. Przedsiębiorczość akurat jest taką cechą, którą trudno jest nabyć, ale z pewnością można przedsiębiorczość rozwijać w sprzyjających okolicznościach. Można przewrotnie stwierdzić, że czasy kryzysu sprzyjają przedsiębiorczości. Nazywam się Damian Jelito, jestem absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Długosza w Nowym Sączu. Przedstawię Państwu prezentację zatytułowaną Wypalenie zawodowe, diagnoza i przeciwdziałanie, którą, jak to zostało powiedziane, wygłosiłem podczas finału Olimpiady Przedsiębiorczości. Swoją prezentację rozpocznę od zdefiniowania problemu wypalenia zawodowego, czyli wskazania na przyczyny i objawy tego zjawiska. A następnie zastanowię się, jakie to zjawisko może nieść skutki dla organizacji i pracownika, który w niej pracuje. Na samym końcu przedstawię wybrane metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Tak jak powiedziałem, chciałbym rozpocząć od zdefiniowania problemu. Oczywiście można tutaj wskazać wiele elementów, które wpływają na zjawisko wypalenia zawodowego. Ja skupiłem się na najważniejszych. Wśród przyczyn uważam, że należy wymienić rutynę, stres i pracoholizm. Dziękujemy serdecznie. Podczas zawodów pan Damian uzyskał 48,25 punktów na 50 możliwych. Oprócz prezentacji były jeszcze brane pod uwagę odpowiedzi na pytania zadane przez komisję. Czy dzisiaj było tak dobrze? Zapytam pana doktora Piotra Wachowiaka z prośbą o merytoryczny komentarz do prezentacji. Ta prezentacja nam wszystkim się bardzo podobała i tutaj jednogłośnie stwierdziliśmy, że ta prezentacja jest bardzo dobra. Zresztą tutaj kolega w tej prezentacji dzisiejszej to potwierdził i chyba państwo jesteście tego świadkami. Ja chciałbym tutaj powiedzieć o tych kluczowych czynnikach sukcesu i jak to wyglądało u Damiana.
a mianowicie pierwszym kluczowym czynnikiem sukcesu w prezentacji jest dobre przygotowanie się do prezentacji. To jest ponad połowa sukcesu. Kolejnym punktem naszej uroczystości jest wykład. W tym roku wykład wygłosi pan profesor Andrzej Jacek Blikle, profesor nauk matematycznych, informatyk, pracownik naukowy, członek Rady Języka Polskiego, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy i kontynuator sukcesów spółki rodzinnej istniejącej od 1869 roku firmy cukierniczej A. Blikle. Pan profesor wygłosi wykład na temat reputacji marki. Drodzy laureaci, mam honor i przyjemność przekazać gratulacje od Marszałka Senatu. Bardzo mocno serdecznie Państwu gratulujemy i bardzo się cieszymy z tego, że co roku 20 tysięcy ludzi zgłasza się do tego przedsięwzięcia, a Wam gratuluję tego, że jesteście na tej sali. I teraz doświadczenie naszych programów mówi nam, że w zasadzie bardzo ważne jest, i to staramy się robić w ramach naszych programów, bardzo ważne jest, aby budzić Waszą ciekawość, abyście rozpoznawali swoje pasje i w te pasje pogłębiali. Ważne dla nas jest to, abyście umieli sobie stawiać cele i abyście umieli te cele realizować, znajdując jak najlepszych sojuszników. Tak właśnie działamy. Mamy różne cele, mamy wspaniałych sojuszników i dlatego ten program działa. I przede wszystkim życzę Wam tego, abyście wierzyli, że jesteście w stanie osiągnąć naprawdę wiele. Co roku, jak tutaj jesteśmy, to jest to okazja, żeby powtarzać to zaczarowane słowo współpraca. Bo to rzeczywiście fenomen. Taka olimpiada, w której zakłada się od początku, że uczelnie współpracują ze sobą i wiedzą, dlaczego mają ten cel swój własny do zrealizowania i że udało się pozyskać tylu partnerów, którzy pozostają wierni, jak widać, to myślę, że to świadczy o tej dobrej współpracy. Myślę również, że pani profesor ma za każdym razem ogromny powód do dumy, że to, co było kiedyś pomysłem, tak pięknie się rozwija i jak to pan profesor powiedział, przygotowuje do życia, taka olimpiada. To jest też przykład na współpracę, bo to jest sukces nie tylko uczniów, ale i nauczycieli.